Zobaczcie, teraz testuję mięso. To jest karkówka. Powtórzę jeszcze pomiary. Okazuje się, że jednak mięso, które się kupuje w sklepie, może być dobre. Tu jest, jak widzicie, cały czas 10 mg na kilogram. Tu jest na dole norma 200 mg na kilogram. Czyli de facto 20 razy, znaczy 20 razy poniżej normy jest maksymalnej to mięso, czyli jest bardzo dobre. Jeszcze jak chcecie, ja spróbuję, obrócę, wyjmę sobie tutaj przyrząd pomiarowy. Obrócimy to mięsko, szujmy z folii, żeby nie było. To jest mięso kupione w sklepie, to nie jest nigdzie z jakiegoś prywatnego chowu gospodarskiego. I tu najpierw zrobimy reset. Zobaczcie, tutaj są takie normy. Tu jest norma na górze GOS. Jak chcecie zobaczyć, możemy to mięso sprawdzić też według tej normy. To jest normy, które z tego co wiem, GOST, są bardziej restrykcyjne niż normy europejskie. Także wybieramy sobie to mięsko według tej normy. Jest kalibracja sondy. Wkładamy, ponieważ mięsko było wyciągnięte z lodówki. Ono w tej chwili się kalibruje temperaturowo. Powinno spać tam gdzieś chyba do około może 7, może się już trochę nagrzało. Poczekamy, żeby ten wynik był bardziej wiarygodny. Tak spada 7,6, 7,7, to było 7,2, nawet tu się na chwilę pojawia. Poczekamy, może się troszkę stabilizuje, ale to już to będzie raczej w okolicach tego. I teraz startujemy z pomiarem i zobaczcie. Grubo, posłuchajcie, grubo. Tutaj jest też norma 200. Jak to się stało? Co się stało? Zrobimy powtórkę pomiaru z boku. Powtórz. Grubo. Wrócę jeszcze do tej normy, którą sprawdzałem wcześniej, gdzie tak byłem zadowolony, że to mięso jednak może trzymać takie odpowiednie parametry. Jeszcze teraz na chwilkę, przepraszam, muszę przetrzeć sondę. Patrzę, że mięsko wygląda ładnie, ale może właśnie za ładnie. A to, że mięsko wygląda ładnie, jest takie jakby świeżuteńkie, duże wyteńkie, to też jest możliwość, że to mięsko w jakiś sposób uszlachetniano. Także włączę sobie tu teraz tą normę europejską i sprawdzimy, czy taki sam pomiar, bo to już chodzi nie o tą normę, czy tą, tylko ile w miligramach nam pokaże tych syfów, które tutaj są w nadmiarze. No szok. Zawartość azotanu w normie mniej niż 10 mg. Norma 200. To co się dzieje? Zobaczcie, mięsa GOST, kalibracja, jest kalibracja i zobaczcie, wbijam praktycznie w to samo miejsce i startujemy pomiar. Pomiar robię i co się zadzieje? Syfy, straszne syfy. Skonsultuję się z tutaj z dystrybutorem tego urządzenia i zapytam, o co chodzi. Czy normy europejskie są aż tak mocno obniżone, żebyśmy mogli jeść taki syf, żeby to w razie czego pokazywało, że jest dobrze. Wprawdzie tutaj, zobaczcie, też jest norma 200 mg, duży nadmiar azotanów. Czym to się różni? Ja sprawdzę u dystrybutora i będę Was za chwilę informować. Posłuchajcie, już wszystko wiem, nie dodzwoniłem się jeszcze tam wprawdzie do tego sympatycznego pana, który jest dystrybutorem tego urządzenia, natomiast pomógł mi w tym internet, zresztą strona dystrybutora. Także
Tam, gdzie zobaczyliście ten czerwony, po prostu przekroczenie maksymalne jakichś tych norm, jest to pomiar w standardzie GOST. GOST EU. Mierzyliśmy w GOSTie. Pomiar odbywa się na podstawie analizy azotanów w produktach spożywczych. Dla mięsa są to opcje mięso GOST oraz mięso EU. Na naszym blogu opisujemy dlaczego. Opcja mięsa GOST. Posłuchajcie, co to jest? Oznacza badanie zgodne z normą GOST, organizacji, która m.in. zajmuje się standaryzacją urządzeń na terenie Federacji Rosyjskiej. W trybie GOST pomiar uwzględnia nie tylko azotany, ale też fosforany, glutaminian sodu, azotyny, sole metali ciężkich, inne substancje, których obecność w większych stężeniach nie powinna mieć miejsca w naszym mierzonym produkcie. Czyli zobaczcie, m.in. Rosjanie korzystający z tych norm GOST bardziej chronią swoich obywateli przed syfem. Widzieliście, według pomiaru, według normy europejskiej, Unii Europejskiej, czyli tutaj naszych sojuszników, po prostu mięso, opcja EU, w której substancje chemiczne poza azotonami, takimi jak m.in. fosforany, glutaminian sodu, rakotwórcze, azotyny, sole metali ciężkich, są w większości pomijane. A wynik badania jest bardzo dużo bardziej zbliżony do badania samych azotanów wykonywanego przez laboratorium na terenie Unii Europejskiej. Wszelkie inne produkty znajdujące się w menu są badane zgodnie z normą GOST. Również badanie na opcji norma dla dziecka powoduje wyświetlenie wyniku zgodnego z GOST. Czyli również warzywa czy owoce tutaj są badane jakby z normą GOST, czyli są dodatkowe syfy poza azotanami wykrywane. I to jest szok, posłuchajcie, jeżeli jest pomiar według Unii Europejskiej, norm Unii Europejskiej, która, ja mam też swoje zdanie, po prostu Niemcy może chcą dokończyć dzieła gdzieś tam, które odpukać, żeby tak nie było, zaczęli już w 1939 roku, no po prostu, no co się może innego nasunąć na myśl, jeżeli ta Unia, która tak niby w sumie nam pomaga i fajnie jest, autostrady buduje, po prostu truje nas, wyznaczając normy europejskie, które nie uwzględniają, z tego co wynika, badania różnego innego syfu, który będzie nas truł czy powodował raka. To jest szok, posłuchajcie, i tak się poważnie zastanawiam, czy, no nie wiem, co z tym mięsem zrobić, bo jestem przerażony. Jestem przerażony po prostu tym, że jest tyle syfu w jedzeniu, które spożywamy. Także ja przemyślę tą sprawę. Nie wiem, czy zaryzykuję zjedzenie tego mięsa. Oczywiście można to zjeść, ale jeść dziennie w bardzo małych ilościach. I chyba następnym razem po prostu wezmę mniejsze próbki, kawalątek. Zobaczę, jeżeli będzie taki syf, to będę szukał gdzie indziej. A Unia Europejska, która tak niby o nas dba, buduje nam te autostrady, daje pieniążki na wszystko. Nie wiem, może to jest imperium, budowa swojego imperium na przyszłość. Niestety, takie są czasy. Korporacje nie myślą o tym, jak karmić nas zdrowo, tylko myślą o tym, żeby jak najwięcej zbijać kasy. A podobno z 1 kg mięsa za pomocą różnych syfów, włącznie z jakimiś, prawdopodobnie z tego co słyszałem, używanymi też jako chwastobójcze środki, można po prostu napompować mięso z 700 gram do 2 kg jakimiś żelowanymi wodami czy tego typu rzeczami. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale nie podoba mi się to, że to mięso ma w sobie tyle syfu. Trzymajcie się, będziemy testować nadal.